Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam widzów Polskiej Telewizji, serdecznie witam słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia. Zapraszam Państwa na program W Otwarte Karty. Kłaniam się, Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Dokąd zmierza Unia Europejska? Czy rzeczywiście jej kryzys jest ustawiczny, a Unia Europejska dryfuje? Dryfuje w kierunku federalizacji? A może europejski zwrot na prawo uratuje Europę w rozumieniu Europy ojczyzn? Jak w tym wszystkim odnajdzie się Polska? O to właśnie, proszę Państwa, zapytam mojego zacnego gościa, a jest dziś z nami pani premier Beata Szydło, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości z grupy europejskich konserwatystów i reformatorów. Pani premier, serdecznie witam, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu, do Telewizji Polskiej, do Polskiego Radia. Dziękuję pani. Ja dziękuję za zaproszenie i witam bardzo serdecznie wszystkich i witam oczywiście panią redaktor. Pani premier, mamy przed sobą trudne tematy, bo do Europy ciągle wlewają się, można powiedzieć, migranci z krajów arabskich. Ciągle ich przybywa, Europa przeżywa kryzys. Można zapytać się w takim razie, czy nie na własne życzenie, a jeżeli tak, to dlaczego? No, kryzys migracyjny w Europie rozpoczął się już przed wieloma laty. I ja przypomnę, że w 2015 roku nie kto inny jak kanclerz Angela Merkel zaprosiła uchodźców do Europy, otworzyła drzwi do Europy. Ja wtedy miałam okazję uczestniczyć w posiedzeniach Rady Europejskiej, już wtedy, kiedy objęliśmy rząd i też byłam na bieżąco świadkiem tej akcji, która była przeprowadzana i która była akceptowana przez wszystkie kraje członkowskie. Wtedy po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, kiedy utworzyliśmy nasz rząd, no ja przeciwstawiłam się i powiedziałam, że Polska nie będzie w ten sposób realizowała tej polityki migracyjnej Unii Europejskiej, bo przypomnę, że wcześniej Ewa Kopacz wyraziła zgodę na to, ażeby ten plan Niemiec, bo był to przede wszystkim plan niemiecki, był realizowany. No i też warto przypomnieć, że wtedy przewodniczącym Rady Europejskiej był Donald Tusk, który... I też chyba trzeba przypomnieć, że rzecznik tego rządu, pani Ewy Kopacz, mówił o gotowości przyjęcia każdej kwoty migrantów do Polski. Tak, rzeczywiście wtedy takie było stanowisko rządu, ale też przed wyborami w 2015 roku pan premier Jarosław Kaczyński bardzo wyraźnie powiedział, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę w Polsce, to my nie zgadzamy się na takie rozwiązania, natomiast oczywiście będziemy chcieli pomagać migrantom, tym legalnym, tym uchodźcom, którzy uciekają przed wojną, przed trudnymi warunkami życia, ale trzeba to robić inaczej. I taka była propozycja wtedy mojego rządu, że pomagamy na miejscu, pomagamy, niesiemy pomoc humanitarną, współpracowaliśmy z organizacjami humanitarnymi, z Kościołem. Dużo dobrego udało się zrobić, ale no, jak widać, ten temat w tej chwili wraca. Zresztą pod wpływem wtedy mojego protestu, protestu Polski, Unia Europejska zmieniła tę politykę i wtedy rzeczywiście zaczęła się już inne myślenie, inne patrzenie. Tu trzeba oczywiście wspomnieć też i o Węgrach, którzy razem z nami prezentowali zupełnie inny pogląd na politykę migracyjną, cała Grupa Wyszehradzka. I ta polityka, która wtedy została wypracowana, sprawdzała się. No i w tej chwili zaczyna się znowu powrót do tego obłędnego, można powiedzieć, planu sprowadzania migrantów za wszelką cenę, nielegalnych uchodźców. No a ostatni pomysł, jeżeli nie chcecie relokować, to macie za to płacić. Właśnie pani premier, czy jest w tym coś, no i użyję tutaj mocnego słowa, takiego bolszewickiego, w tej przymusowej solidarności, obowiązkowej solidarności. Jak pani to czyta? No przede wszystkim trudno to nazwać solidarnością, dlatego że jest to próba narzucenia takiego rozwiązania, które jest szkodliwe dla poszczególnych państw europejskich. Godzi właśnie w solidarność europejską, dlatego że, no i też przede wszystkim jest przeciwko tym ludziom, którzy tej pomocy potrzebują, bo trudno kogoś zmusić, żeby do jakiegoś kraju na siłę był lokowany,
wojny, no to na zasadzie, można powiedzieć, jakiegoś przymusu, czegoś takiego. To są niesłychane pomysły. Ja rozumiem, że są kraje w Unii Europejskiej, które mają poważne problemy migracyjne i trzeba je wspierać, ale z drugiej strony, no jak można mówić o solidarności europejskiej, jeżeli Polska, która pomogła w tak znakomity sposób prawie 2 miliony uchodźców wojennych, ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy i potrzebowali pomocy, znaleźli pomoc i schronienie u nas w Polsce. Mam tu na myśli oczywiście naszych przyjaciół z Ukrainy. I myśmy dostali, no można powiedzieć, symboliczne, albo właściwie trudno to nazwać wsparciem ze strony europejskiej. I Unia Europejska, pani komisarz von der Leyen też nie miała żadnych, przecież wielokrotnie dyskutowaliśmy w Parlamencie Europejskim w czasie debat i przypominaliśmy o tym, że Polska niesie pomoc. My nie chcemy tej tutaj wsparcia dla nas, ale ci ludzie z Ukrainy potrzebują tej pomocy. No i wtedy zbywano to, mówiono, no dobrze, ale jest jakaś tam pula ze środków migracyjnych, która jest w Unii Europejskiej, możecie sobie z niej po prostu na bieżąco skorzystać, a nie było żadnych uruchomionych specjalnych programów na ten cel. Natomiast teraz, kiedy jeszcze wojna na Ukrainie trwa, kiedy 1,5 miliona uchodźców wojennych z Ukrainy jest, prawda, ciągle na terenie Rzeczpospolitej. Są też w innych krajach europejskich, ten temat w ogóle jakby nie istnieje w przestrzeni debaty w Parlamencie Europejskim i nie myśli się o utworzeniu jakiegoś specjalnego funduszu, żeby tym ludziom pomóc. No więc to pokazuje, jaka jest filozofia myślenia obecnej większości w Parlamencie Europejskim, przypomnę, lewicowo-liberalnej, która realizuje swój plan, no, przebudowy Unii Europejskiej na swoją modłę. Tak, pani premier, dla wszystkich już stało się jasne, jaką politykę uprawiają decydenci europejscy. Myślę tu o Niemcach, Francuzach. Angela Merkel przez lata była symbolem polityki Herzlich-Willkommen. Skazała Niemcy na bardzo poważne problemy. Dziś to widać w pełnej krasie. Zawsze jednak mogła liczyć na wsparcie, na pomoc ówczesnego tak zwanego króla Europy Donalda Tuska, którego słowa o przyjmowaniu migrantów pod groźbą kary już wtedy tak brzmiały, bo jak mówił, takie są zasady w Unii Europejskiej. Stały się one już dzisiaj, można powiedzieć, niemal kanonem. Ja chciałam zapytać panią, dziś Tusk przestaje być Tuskiem, to groteska? No to jest oczywiście zafałszowanie rzeczywistości i celnie i świetnie określił to pan premier, prezes Jarosław Kaczyński w ostatniej wypowiedzi, kiedy powiedział, że oto mamy cudowne nawrócenie Tuska, który po raz kolejny zaprzecza temu, co mówił jeszcze nie tak dawno i próbuje stworzyć wrażenie, że jest zupełnie innym człowiekiem. To jest oczywiście gra obliczona na wyborczy efekt, jest kampania wyborcza. Polacy nie chcą, żeby narzucać im takie rozwiązania, które są zagrożeniem, które mogą stać się zagrożeniem dla nas, jak chociażby właśnie ci nielegalni migranci. Przecież wszyscy pamiętamy, co działo się na polsko-białoruskiej granicy jeszcze nie tak dawno. I dopiero decyzja polskiego rządu, wybudowanie muru powstrzymało tą wojnę hybrydową, która była prowadzona przez Putina. Wszyscy mamy jeszcze w oczach i w pamięci to, co działo się jeszcze nie tak dawno na ulicach Paryża i innych miast francuskich, więc ludzie mają prawo, po pierwsze, decydować o swojej przyszłości. Dlatego myśmy zaproponowali referendum i powiedzieliśmy bardzo jasno, niech Polacy zdecydują. Polski rząd nigdy nie odmówił i nie odmawia nikomu pomocy. I chcemy tę pomoc nieść każdemu, kto jej potrzebuje. Ale to musi być pomoc, która przede wszystkim jest dobra, skuteczna, pomaga tym ludziom rzeczywiście, którzy pomocy potrzebują. My zawsze mieliśmy takie stanowisko, że przede wszystkim najważniejsza jest pomoc tam na miejscu, w tych krajach, w których ci ludzie żyją. No i też drugi aspekt, niezwykle istotny dla nas. Naszym obowiązkiem jest chronić bezpieczeństwo polskich obywateli i Polaków. Ja mogę powiedzieć tak, na co dzień obserwuję, jaka jest sytuacja w tej chwili na przykład w Belgii, w Brukseli. Co dzieje się, kiedy przyjeżdżają ludzie, którzy
którym obiecano, że będą mieli lepsze życie, a którzy nie potrafią się zasymilować i którym nikt im nie pomaga. To nie jest pomoc, tylko to jest wpędzanie tych ludzi jeszcze większe nieszczęście. W związku z tym, jeżeli Unia Europejska chce być skuteczna i chce nieść rzeczywiście pomoc, to trzeba na ten temat się przede wszystkim podyskutować. Europejczycy mają prawo zabrać głos i mają prawo przede wszystkim decydować o swojej przyszłości. Pomagajmy, ale róbmy to tak, żeby pomagać skutecznie, a żeby mieszkańcy krajów europejskich byli bezpieczni. Tak po ludzku, pani premier, to się po prostu zastanawiam, czy nie krępuje to polityków Platformy Obywatelskiej ta groteskowość, bo wydaje się, że Donald Tusk uprawia politykę takiego pijanego, który chwieje się od ściany do ściany i w zasadzie nie może złapać równowagi, bo codziennie słyszymy inne stanowisko. No dobre pytanie, pewnie warto by któregoś z nich zapytać, czy dobrze się z tym czują. Ja myślę, że tak po ludzku wielu z nich pewnie myśli to samo, co my, ale no w tej chwili ta retoryka Tuska narzucona jest przez nich bezkrytycznie powtarzana. Zresztą w 2015 roku, no ja też mogę powiedzieć, że byłam zdziwiona ówczesną decyzją ówczesnej pani premier Kopacz, która tak bezkrytycznie po prostu przyjęła decyzje narzucone przez właśnie Angelę Merkel, Donalda Tuska. Polityków, którzy dzisiaj zaprzeczają, że chcieli przyjmować migrantów, a którzy wtedy przecież są nagrania i wszyscy wiemy, słyszymy właśnie rzecznika Tomczyka, trochę Orwell, który mówił, każdą ilość migrantów przyjmiemy. Ja pamiętam na początku 2016 roku, kiedy byłam po raz pierwszy z wizytą w Berlinie po objęciu urzędu premiera, to był ten czas, kiedy właśnie ci nielegalni uchodźcy, migranci się pojawiali tam w Berlinie, w Niemczech w bardzo dużej ilości. Tam był ogromny obóz na obrzeżach Berlina i pamiętam, kiedy rozmawiałam z jednym z urzędników polskiej ambasady, on mi powiedział, wie pani, tu jest takie miejsce, gdzie w ogóle policja niemiecka nie wchodzi, bo oni się po prostu boją, a ci ludzie nie mają, a Niemcy kompletnie na tym nie panują. Angela Merkel popełniła ogromny błąd, ponieważ otworzyła bezkrytycznie drzwi do Europy dla milionów ludzi, którzy uwierzyli w to, że tutaj znajdą lepsze życie, którzy uwierzyli w to, że przyjadą, nie będą musieli, nic się od nich nie będzie oczekiwało, oni dostaną pieniądze, dostaną miejsce zamieszkania, będzie im się tu lepiej żyło. Natomiast nikt w Europie nie był na to przygotowany w takim stopniu. No i przede wszystkim, to jest jeszcze drugi wymiar tego wszystkiego, stworzono ogromne zaplecze dla warunków, dla przemytników i tych, którzy sprowadzaniu tych biednych ludzi do Europy zarabiają ogromne pieniądze. I dzisiaj z tym problemem trzeba się zmierzyć, ale nie można popełnić błędu z 2015 roku. Natomiast jeżeli ja słyszę wypowiedzi obecnej pani komisarz Johansson chociażby, która jednego dnia mówi coś innego, drugiego sobie sama zaprzecza, jeszcze mówi prawdopodobnie was to nie będzie dotyczyło, a może będzie jeszcze inaczej, to ja przede wszystkim odnoszę wrażenie, że mam do czynienia z ludźmi, którzy tak naprawdę nie wiedzą, co trzeba zrobić i nie mają wyobrażenia o skali problemu, który gotują Europie. Pani premier, jak pani wspomniała właśnie o pani komisarz Johansson, to może warto przytoczyć te cytaty z datami. Dlaczego? Bo wydaje się, że ktoś kogoś tą polityką zataczania od ściany do ściany zaraża, a jak słyszeliśmy o spotkaniach w różnych interesujących miejscach i hotelach, to może jest coś na rzeczy. Czwartek, 29 czerwca. Pani komisarz Ylva Johansson mówi, nikt nie jest zmuszany do przyjmowania jakichkolwiek migrantów. Polska jest także państwem, które nie będzie zmuszane do jakichkolwiek ruchów solidarnościowych względem innych państw. Koniec cytatu. Wtorek, 4 lipca. Lampedusa. Jeśli jakieś państwo nie zaangażuje się w relokację, musi płacić. Nie tylko krajom, które są pod presją, ale także krajom trzecim. Koniec cytatu. Środa, 5 lipca. We wnioskach nie ma obowiązkowej relokacji, a biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce przebywa ponad 1 000 000 uchodźców z Ukrainy, jest wysoce prawdopodobne, że zgodnie z negocjowanymi przepisami Polska sama kwalifikowałaby się do solidarności innych państw członkowskich. To jest zapis z tweeta. Pani premier,
jeżeli nawet Polska by się kwalifikowała, to już ta pomoc, która przyszła, była rzędu od 50 do 100 euro na jednego prawdziwego uchodźcę wojennego. Dziś kary, które nad Polską ewentualnie ciążą, jak mówi pani komisarz pewnego dnia, że ewentualnie tylko, to sięgać będą 20 i być może ponad 20 tysięcy euro. To jak z tym walczyć? No, przede wszystkim opieranie się na stwierdzeniach pani komisarz, która mówi wysoce prawdopodobne, może tak będzie, może tak nie będzie, no, jest absolutnie dla nas nie do przyjęcia. Dlatego, że to są wypowiedzi, które dzisiaj są, no, trudno je nawet zinterpretować i powiedzieć, jaka jest rzeczywistość, prawda? Ja sobie przypominam też zapewnienia pani... Skali prawdopodobieństwa nie możemy nawet ustalić. Pani von der Leyen, która mówiła, na pewno nie będzie mechanizmu warunkowości przy KPO. Tak mówiła na Radzie Europejskiej, a potem się okazało, że oczywiście jest zupełnie inaczej. Powiedziała, że została źle zrozumiana. No więc tak, to jest może dla naszych widzów i dla naszych słuchaczy niewyobrażalne, ale tak to funkcjonuje właśnie w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Dlatego trzeba bardzo pilnować swoich spraw, ponieważ i nie wierzyć wtedy, kiedy są właśnie tego typu zapewnienia. Po pierwsze, to od tutaj którego momentu można uwierzyć, bo pani współpracowała, a dzisiaj już jako europoseł pracuje wręcz w Brukseli. Pani premier, od którego momentu można zaufać i uwierzyć urzędnikom, wysokim urzędnikom unijnym, a także przedstawicielom, najwyższym przedstawicielom i gremiom unijnym? Jeżeli coś jest zgodne z traktatami i jeżeli decyzje, które są podejmowane, wynikają z traktatów, to wtedy jest wielce prawdopodobne, że po prostu to prawo będzie tak stosowane. Natomiast problemem Unii Europejskiej w tej chwili jest to, że sama Unia, sama Komisja Europejska, niestety również i Parlament, bardzo dużo decyzji podejmuje łamiąc traktaty. Czyli jeżeli my dzisiaj słyszymy w Polsce i z ust polskiej opozycji, też wielu komentatorów, że problemem jest praworządność w Polsce. Jest to nieprawda, ponieważ w Polsce nie jest łamana konstytucja i jest przestrzegane prawo europejskie, również i polskie prawo. Natomiast problem z praworządnością zaczyna się bardzo poważny w Unii Europejskiej, ponieważ wiele decyzji, również ta dotycząca paktu migracyjnego, zapada pozatraktatowo. Tę decyzję o tej relokacji migrantów powinna podjąć Rada Europejska. Co to oznacza? To oznacza, że wtedy jest prawo weta. Natomiast ta decyzja pierwotnie została podjęta przez ministrów. Ona została skierowana właśnie na forum ministrów i tam nie ma już jednomyślności, tylko ministrowie w większości zagłosowali za tym. I nawet jeżeli Polski... O to chodziło, bo wiedziano, że na Radzie Europejskiej i Polska, i Węgry, i być może jeszcze jakiś inny kraj powiedzą nie, nie zgadzamy się na to. Więc obeszli. Znowu było wysoce prawdopodobne. Tak, znowu wysoce prawdopodobne i taki wymyślili brukselscy urzędnicy właśnie sposób, że obeszli Radę Europejską i poprzez pozatraktatowe, jeszcze raz bardzo chcę podkreślić działanie, taka decyzja została podjęta. I kiedy nasz pan premier na Radzie Europejskiej powiedział, że nie przyjmuje konkluzji, nie przyjmuje tej decyzji. Dołączył się do tego również Viktor Orbán, pan premier Viktor Orbán. No to przewodniczący Rady Europejskiej powiedział, dobrze, to w porządku, ale to będzie konkluzja moja, ponieważ i tak to nie ma znaczenia, bo już tam ministrowie podjęli decyzję. Polska będzie się temu sprzeciwiała. Po pierwsze z tego powodu, że to jest niezgodne z traktatami. Tu trzeba to wyraźnie powiedzieć, bo my dzisiaj jako jeden z nielicznych krajów w Unii Europejskiej właśnie stoimy na straży traktatów europejskich, bo mówimy bardzo wyraźnie, że skoro są traktaty i wszystkie kraje, które weszły do Unii Europejskiej, wchodząc do tej Unii, zgodziły się na te zapisy, które są w traktacie i one cały czas obowiązują, to nie wolno nam ich łamać. Nie tak dawno w Parlamencie Europejskim odbyła się debata, w której kanclerz Scholz przedstawiał wizję niemiecką Unii Europejskiej. Oczywiście debata się nazywała o przyszłości Europy. Premierzy z poszczególnych krajów przyjeżdżają, wygłaszają tam swoje właśnie przemyślenia na temat tego, jak Unia Europejska ma funkcjonować. Ale i tego dnia właśnie kanclerz Niemiec, trudno to było nazwać europejską wizją przyszłości, natomiast była to na pewno niemiecka wizja przyszłości Unii Europejskiej. I Scholz powiedział bardzo wyraźnie tak.
Absolutnie trzeba odejść od zasady jednomyślności. Co to oznacza? To oznacza, że kraje, tak jak każdy kraj członkowski, ma prawo weta. A jeżeli on mówi, odchodzimy od zasady jednomyślności, no to znaczy, że już tego weta nie będzie, tak? Tylko będzie większość decydowała. A większość to znaczy Niemcy, Francuzi, ci Holendrzy, Belgowie, prawda? Ci, którzy w tej chwili próbują narzucać ton, tak. I Scholz powiedział w pewnym momencie tak, trzeba to zrobić, nawet jeżeli będzie to niezgodne z traktatami. To pokazuje, że Unia Europejska zmierza dzisiaj bardzo wyraźnie i przyspiesza ten trend w kierunku federalizacji. Jaka to ma być Unia Europejska? No to ma być niemiecka Unia Europejska. Tam, gdzie będą niemieckie interesy przede wszystkim zabezpieczone. I tak jak to było przed wojną, jeszcze wybuchem wojny na Ukrainie, kiedy pamiętamy przecież wszyscy Nord Stream 1, Nord Stream 2, wszystkie te interesy, które były robione z Gazpromem, interesy robione z Rosją, wpływy rosyjskie w Unii Europejskiej, szczególnie w Niemczech, to powoduje, że dzisiaj musimy po prostu bardzo pilnować tego, co się dzieje. Ale być może pani premier ten trend się odwróci, bo jednak konserwatywne partie wygrywają w Unii Europejskiej, w państwach Unii Europejskiej i być może jakaś nowa narracja zwycięży w pewnym momencie. Ja mam nadzieję, że... A choćby tylko taka, która będzie pilnowała zapisów traktatowych. Ja mam nadzieję, ja właściwie jestem przekonana, że w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego nasza grupa konserwatystów będzie silniejsza i będziemy mieli naprawdę taką grupę, która będzie potrafiła, będzie już mogła zablokować te złe rozwiązania. Dobra informacje wiadomo, Włosi, pani premier Meloni, zwycięstwo tak, Włochów. 23 lipca wybory w Hiszpanii. Trzymamy za naszych kolegów kciuki, wierzę, że zdobędą dobry wynik. No potem jesienią mam nadzieję, że Polska będzie również mogła być, powiedzieć, jesteśmy bezpieczni, bo Zjednoczona Prawica rządzi kolejną kadencję. To daje nam nadzieję, ale też w innych krajach, również i w tych krajach, jak nawet i w Niemczech, i nawet we Francji, te grupy konserwatywne, prawicowe zaczynają mieć coraz większe znaczenie. Niestety, tu też musimy pamiętać, że przy okazji, tak jak w Niemczech, AfD, tak, to są grupy, na które no, przy okazji może się zrodzić jakiś bardzo radykalny ruch, który będzie też problemem. Tak, pani premier, chciałam wrócić na moment do referendów. Pani już ten wątek podjęła. Chcę zapytać, z czego wynika ta data, że chcą państwo przeprowadzenia referendum równocześnie z wyborami do parlamentu i czy pani widzi sens tego referendum? Albo raczej jakby pani odpowiedziała opozycji, która mówi, że nie widzi tego sensu? Referendum jest niezwykle potrzebne. Po pierwsze z tego powodu, że Polacy mają prawo zabrać głos w sprawach swojej przyszłości. To gwarantuje konstytucja i tutaj ja jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie w ważnych sprawach mieli prawo wypowiedzenia się na ten temat i pokazania swojego stanowiska. Po drugie, takie referendum, jeżeli będzie ważne i będzie jasno wskazywało, że Polacy nie chcą, ażeby tutaj była prowadzona taka polityka migracyjna, jaką proponuje Unia Europejska, no to będzie zobowiązanie dla każdego kolejnego rządu. Więc nawet jeżeli byłby rząd po wyborach, który no, uważałby, że jednak otwieramy drzwi i wpisujemy się w nieracjonalną politykę Unii Europejskiej, to wynik referendum będzie mu nakazywał, że jednak będzie musiał tutaj stanowisko swoje ważyć, bo obywatele mieli inne zdanie. A po drugie, dlaczego akurat w dniu wyborów? Ja uważam, że to jest jeden z najlepszych możliwych sposobów. Po pierwsze, to jest kwestia kosztów. Po drugie, zawsze były dyskusje, czy warto robić referendum, bo to jest za drogie, że ludzie nie przyjdą i tak dalej. Jeżeli organizujemy referendum, są wybory, to tego samego dnia jest bardzo racjonalne przeprowadzenie referendum. Tak się dzieje zresztą w wielu krajach. Ja znam takie przykłady krajów, które bardzo często właśnie w dniu wyborów organizują w jakichś tam sprawach ważnych dla siebie referendum i to się sprawdza. Tak, pani premier, a jak przekonać chcieliby państwo Polaków, jeżeli słyszą no, taką orwellowską narrację, jedno zdanie Unii Europejskiej wyklucza tej samej Unii zdanie następne, to jak wytłumaczyć, jak wyjaśnić to, że
No, nie wszystko jest tak do końca w porządku, bo mówimy i o traktatach, o zapisach, o pomijaniu i wręcz świadomym tak występowaniu przeciwko tym traktatom. Ja myślę, że Polacy mają coraz większą wiedzę i są coraz bardziej świadomi tego, co dzieje się w Unii Europejskiej i wiedzą doskonale, że nie wszystko to, co jest pokazywane przez opozycję, o czym mówi opozycja, czy też co pokazywane jest w niektórych stacjach telewizyjnych, komercyjnych i atakowanie Polski, bo mówienie, że wszystko to, co w Unii Europejskiej jest podejmowane, czy dyskutowane, czy nakazywane, to jest najlepsze. Nie, tak wcale nie jest. My musimy mieć świadomość tego, że w Unii Europejskiej toczy się bardzo brutalna walka o swoje interesy i każdy kraj tam walczy o swoje. To jest po pierwsze. Poza tym jest to instytucja, w której jest ogromne lobby, różnego rodzaju wpływy. Walka jest o pieniądze, o interesy i tutaj nie można mieć sentymentów. My, Polacy, musimy się kierować naszym interesem. My musimy dbać o interes Polski, o interes Polaków, a nie przejmować się tym, że na przykład kanclerz niemiecki skrzywi się na to, że polski premier powie, nie zgadzam się na to. Nie, tak nie można myśleć. Wszyscy walczą o swoje. Ja pamiętam swoje bytności na Radach Europejskich, wystąpienia. Pamiętam, jak to było, jak wielokrotnie byłam jedyna przy stole, która mówiłam, nie zgadzam się, bo to nie jest w interesie Polski, a oni wszyscy mnie próbowali przekonać, że jednak powinnam. Nie zmieniałam zdania i wcale z tego powodu i uważam, że to było słuszne działanie, bo polski premier, polski europoseł musi bronić interesów Polski w Unii Europejskiej, a nie interesów niemieckich na przykład. Tak, obecnie o szeregu działań ze strony polityków europejskich elit w polskiej publicystyce przyjęło się już mówić, że są one pokłosiem działań grupy Webera. Czy rzeczywiście taka grupa, pani premier, istnieje i czy Manfred Weber stał się symbolem swoistej krucjaty przeciwko Prawu i Sprawiedliwości? No, Manfred Weber jest przede wszystkim następcą Donalda Tuska. Można powiedzieć, że Donald Tusk został wygryziony przez Manfreda Webera, czy zastąpiony, mówiąc tak delikatniej. Tak, jest to szef grupy EPP, która jest bardzo prominentna i oczywiście próbuje narzucać swoją wizję również w Unii Europejskiej. Bo najsilniejsza grupa w Parlamencie Europejskim. Przypomnę, że pani kanclerz, szefowa Komisji Europejskiej von der Leyen również jest z tej grupy i co ważne jest też Niemką. Natomiast no, w tej grupie jest również Platforma Obywatelska, politycy Platformy Obywatelskiej, PSL-u, politycy, którzy zamiast bronić polskich interesów niestety występują przeciwko Polsce. Ja to mówię zawsze i podkreślam to, że mówię to z wielkim smutkiem, bo wielokrotnie uczestniczyłam w tych debatach przeciwko Polsce, które są toczone. Na sali przede wszystkim są właśnie politycy z EPP, którzy reprezentują, powinni reprezentować Polskę, bo tu zostali wybrani, ale niekoniecznie interesy Polski reprezentują. I oni wściekle atakują Polskę, polskie interesy. Dla mnie jest to smutne, tym bardziej, że wśród tych polityków, którzy tak się zachowują, jest wielu byłych polskich premierów. Dla mnie jest to w ogóle niemożliwe do uwierzenia, że jeżeli ktoś był polskim premierem, to potrafi w tej chwili na arenie międzynarodowej przeciwko Polsce występować, ale takie są fakty. Natomiast rzeczywiście Manfred Weber przekroczył już w tej chwili pewną granicę, no bo pozwolił sobie na stwierdzenie, że no, będzie gdzieś między wierszami, że zrobią wszystko, żeby odsunąć Zjednoczoną Prawicę od władzy w Polsce. Tak, pani premier, grupa Webera na zachodzie, grupa Wagnera na wschodzie, można powiedzieć. Mamy też kierunek Białoruś. Mamy tam dzisiaj, można powiedzieć, zbawienny mur, który chroni służby nasze, chroniące z kolei granicy polskiej. Można powiedzieć dziś, że przekonujemy się, że to była bardzo ważna decyzja, budowa muru. Dlaczego? Dlatego, że mamy ciągle jednak do czynienia z atakami na służby. Prym wiedzie w tym europoseł Platformy Obywatelskiej, pani Janina Ochojska. I tutaj przypomnę, że na pytanie o ocenę polityczną, to dzisiaj w zasadzie trudno pytać, bo ona jest bardzo wyraźna. Niektórzy mówią, że powinno się pytać o ocenę medyczną, ale ja panią zapytam, pani premier,
o czysto taką państwową ocenę takiego zachowania. Dlaczego? Bo przecież mówi się o, i to z ust pani Ochojskiej pochodzi, zakopywaniu zwłok w lesie, rozbieraniu muru, o tym, że nie ma ataku na naszą granicę, albo nawet, że Marsz Niepodległości to to samo, co burdy we Francji. No, do końca, mówiąc wprost, trudno powiedzieć, że to są normalne oceny. No trudno to komentować i rzeczywiście warto by się zastanowić, czy to warto komentować, czy to jest rzeczywiście te wypowiedzi są wypowiadane ze względu, no trudno mi ocenić, dlaczego, jaki jest stan rzeczywiście i okoliczności wypowiedzenia takich zdań. One są tak niemożliwe do zrozumienia i do komentowania, że no właśnie nawet trudno się do nich odnieść, ale tu warto przypomnieć, że nie jedynie pani Ochojska się tak wypowiada i nie tylko ona atakuje właśnie naszych pograniczników, mówi w taki sposób o sytuacji na polskiej granicy, zresztą w ostatnim służby czasie... Służby mundurowe polskie. Tak, służby mundurowe, zresztą w ostatnim czasie zorganizowała ohydną również i wystawę w Parlamencie Europejskim poświęconą właśnie sytuacji na granicy z Białorusią. Oczywiście wystawa jest tendencyjna. To pani Róża Thun. Róża Thun, przepraszam, tak, ale to są oczywiście też jakby kolejna osoba, która w ten sposób do tego podchodzi. Natomiast do tego grona poza paniami dołączają jeszcze celebryci, inni politycy. No jest to przykre, dlatego że mamy wojnę, jest wojna na Ukrainie, trzeba zrobić wszystko, żeby Ukraińcy wygrali, ale też musimy mieć cały czas w pamięci to, że Polska jest państwem frontowym i jesteśmy atakowani bezpardonowo, więc mówienie o tym w tej chwili w taki właśnie sposób, jak zostaje tu przytoczone te słowa pani Ochojskiej, no jest również na rękę i to bardzo wyraźnie Rosji. No to można powiedzieć, to są ludzie, którzy zaczynają grać na skrzypcach rosyjskich. Pani premier, w Polsce trwa prekampania, tematy europejskie ściśle wiążą się z krajowymi. Czy w pani ocenie tak będzie do października? Czy grupy Webera, Wagnera będą wpływały na wydarzenia, na przebieg naszej kampanii? Myślę, że tak, dlatego że po pierwsze polityka europejska jest coraz bardziej obecna w naszym życiu i no, my jesteśmy już w tej chwili na takim etapie, że te sprawy, które się dzieją w Europie, coraz bardziej dotykają naszego życia codziennego, bo tu przecież też warto przypomnieć chociażby te chore rozporządzenia i projekty dotyczące Fit for 55, chociażby tego, że będziemy mieli ograniczoną możliwość poruszania się samochodami spalinowymi, że będziemy wszyscy więcej płacili za prąd, za gaz, za to wpłynie to nasze bieżące życie, będą ograniczenia właśnie w przejazdach, w lotach, etc. To jest pomysł tej właśnie takiej liberalno-lewicowej grupy w Unii Europejskiej na uporządkowanie, można powiedzieć, wracamy do takiego troszeczkę komunizmu właśnie, współczesny komunizm nam tu budują. Będziecie żyli tak, jak my wam zaprogramujemy, prawda? Ktoś na tym będzie sobie tam korzystał, więc temu się trzeba przeciwstawiać, więc coraz bardziej to będzie dotykało każdego z nas, a też, ponieważ Polska mówi bardzo wyraźnie, że się temu sprzeciwiamy, że rozumiejąc zmiany, które się toczą również i w Europie, tego, czego wymaga środowisko, energia, gospodarka, ale rozmawiajmy o tym, bo są inne rozwiązania lepsze i przede wszystkim interes Europejczyków jest ważny, więc będą próbowali tutaj doprowadzić do tego, żeby ten rząd się zmienił. Tak, wybory w Polsce mają ogromne znaczenie, wszyscy mówią o wysokiej stawce, ale właściwie o co one się toczą, bo one ważne są dla całego regionu, toczą się o Trójmorze, o rozwój całego regionu właśnie, bo to także było tematem spotkania Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Warszawie, gdzie nie tylko polscy europosłowie występowali, ale cała rzesza także pochodzących z krajów Unii Europejskiej konserwatystów z Parlamentu Europejskiego. Chciałam panią zapytać, co było takim dominującym tematem właśnie? Trójmorze, rozwój regionu. No, przede wszystkim, jeżeli mówimy o co toczą się wybory, no to ja powiem tak, toczą się o suwerenną, bezpieczną, szczęśliwą Polskę i Europę.
I rzeczywiście my musimy mieć świadomość, że to, jaki będzie wynik wyborów w Polsce, będzie rzutował również na to, co wydarzy się w Unii Europejskiej. Moi koledzy z grupy EKR, którzy tutaj w Warszawie przez kilka dni obradowali, podkreślali właśnie to. Ja dzisiaj miałam okazję rozmawiać z wieloma moimi kolegami, którzy mówili o ważnych sprawach, mówili, jesteście dla nas wzorem, jesteście, my widzimy, że Polska jest dla nas inspiracją. Tak mówią nasi koledzy z Włoch, tak mówią nie tylko, nasi koledzy pani, z Hiszpanii. Właśnie, bo pani premier, gościem była także premier Włoch, Giorgia Meloni, i ona wprost wsparła Prawo i Sprawiedliwość i powiedziała, że zazdrości siły, z jaką polski rząd walczy o polskie interesy. Opozycja zrównuje to z poparciem niemieckim dla Donalda Tuska, no ale warto przypomnieć, że tak, Włosi nie mają tutaj takich interesów gospodarczych, politycznych, no i przede wszystkim, co istotne, ideologicznych. No, przede wszystkim pani premier Meloni powiedziała, że jest pod wrażeniem tego, jak polski rząd funkcjonuje i dba o Polskę. I że szanuje naszą suwerenność. I natomiast Weber powiedział, że zrobimy wszystko, żeby odsunąć PiS od władzy. Jakby co by nie rościł, mówić, subtelna różnica. Tak, rościł sobie prawo, że zadecyduje za Polaków, jak Polacy mają się rządzić. Nie, Polacy sami sobie zadecydują, kto nimi ma rządzić i jak się będą rządzić. Natomiast to jest oczywiście zwycięstwo w Polsce Zjednoczonej Prawicy, zwycięstwo w Hiszpanii, czy silny rząd hiszpański otworzy drogę do budowania silnej takiej właśnie frakcji konserwatystów. Przeciwwagi. I oczywiście to jest w perspektywie walka i o Trójmorze, i o region, ale przede wszystkim powiem tak, o bezpieczną i spokojną Europę. Bo dzisiaj, obserwując to, co dzieje się w wielu miastach europejskich, w wielu państwach, te protesty mieszkańców, one nie biorą się z niczego. Te protesty, to, że ludzie wychodzą na ulicę, biorą się z tego, że nie mają pracy, że nie czują się bezpieczni, że widzą, że Unia Europejska nie stoi po ich stronie. Unia Europejska stała się machiną dla urzędników, elit brukselskich, tych, którzy mają tam jakieś swoje lobby, jakieś interesy, i grupy państw, które dbają przede wszystkim o to, żeby właśnie ich interes był realizowany. Ale też nie są wybierani, w zasadzie przed nikim nie odpowiadają za swoje decyzje. Oczywiście tak, dlatego ja wierzę w to, że nie tylko Polacy, ale również Europejczycy w innych krajach będą na tyle właśnie przenikliwi i mądrzy, że rozumiejąc, że bezpieczeństwo i suwerenność jest w ich rękach, będą wybierali takich ludzi, którzy im to zagwarantują. Tak, jeszcze przypomnę tylko, że premier Włoch Giorgia Meloni też podkreślała, że Warszawa i Rzym opowiadają się wspólnie za powstrzymaniem nielegalnej migracji do Europy. Pani premier, podsumujmy, czy możemy razem przezwyciężyć kryzys, który wywołały Niemcy, co by nie mówić, bo teraz Niemcy i Francja piją to piwo, które, trzeba powiedzieć tak, że naważyły sobie same i chcą się nim po prostu z nami podzielić. Jak uniknąć tego wątpliwego prezentu? Czy to klucz do przyszłości Europy, a może właśnie te wybory, o których mówimy, do Parlamentu Europejskiego i zwycięstwa prawicy, są już skromnym drogowskazem zmian? Na pewno bardzo ważne jest to, żebyśmy uzyskali jak najlepszy wynik w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego i zwycięstwo nie tylko w Polsce, ale w innych krajach prawicy pozwoli na to, żeby ten proces, zły proces, bo musimy też pamiętać, że przecież Unia Europejska jest bardzo ważna dla nas wszystkich, jest nam potrzebna. My chcemy mieć bardzo dobre relacje z naszymi sąsiadami, chcemy mieć dobre relacje z Niemcami, chcemy mieć dobre relacje z Francuzami, z innymi krajami członkami Unii Europejskiej, ale na zasadach partnerskich. No i też jeżeli są złe i niedobre decyzje i błędne decyzje, to po prostu trzeba je powstrzymać. Ja wierzę w to, że to się uda. W 2016 roku powstrzymaliśmy szaleństwo migracyjne, wtedy udało się odwrócić tę tendencję, zostały wypracowane inne mechanizmy i to działało. Dzisiaj próbuje się znowu na siłę wrócić do takiej nierozsądnej polityki imigracyjnej, ale ja wierzę w to, że sobie z tym poradzimy. Pani premier, mogę powiedzieć, damy radę. Tak, właśnie, damy radę. Pani premier, bardzo dziękuję za pani ciekawą analizę tej politycznej relacji między Warszawą a Brukselą. Bardzo dziękuję za pani interesujący komentarz do spraw bieżących, do wewnętrznej naszej polityki.
Proszę Państwa, jak słyszymy, zagrożeń przed naszym krajem co niemiara. Grupa Webera, grupa Wagnera chcą trzymać nasz kraj w kleszczach. Czy to się im uda? Czas oczywiście pokaże. Wszystko jednak w naszych rękach. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję, że są Państwo z nami. Życzę ciągle wspaniałego wakacyjnego relaksu. Ale zapraszam za tydzień, bo będę na Państwa czekała oczywiście o 21:00. Spokojnej nocy, dobranoc i dziękuję.